Gościmy w szpitalu okulistycznym doktora Jana Marii Witkiewicza w Przemyślu, a sercem każdego szpitala jest blok operacyjny. Panie doktorze, proszę przybliżyć nam odrobinę sprzęt, na którym wykonywane są operacje. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pracujemy głównie z pacjentami chorymi na zaćmę, w związku z tym to jest trzonem naszej działalności operacyjnej. Operacje zaćmy, do operowania zaćmy używamy fakoemulsyfikatora, jak to się naukowo nazywa, czyli mówiąc po prostu urządzenia, które zmętniało soczewkę, czyli ową zaćmę rozbija i następnie odsysa jakby odkurzaczem, mikroodkurzaczem oczywiście, usuwając ją z oka. Panie doktorze, które to urządzenie? To na górze urządzenie jest jednym z całej gamy na rynku fakoemulsyfikatorów ultradźwiękowych, najczęściej używanych od 20 kilku lat w Polsce i na świecie, tego typu urządzeń. Jego działanie polega troszkę na działaniu młota pneumatycznego, czyli uderzenia generowane przez falę ultradźwiękową rozbijają soczewkę, następnie specjalna pompa resztki tej soczewki odsysa. Natomiast dolne urządzenie, jest to perła w koronie, jest to urządzenie laserowe firmy ARC Laser niemieckiej. Jest to jedyne urządzenie w Polsce i jedno z kilku zaledwie dopiero pracujących na świecie, gdzie miejsce uderzeń, brutalnych uderzeń ultradźwiękowych zastępuje bardzo delikatna, aczkolwiek pełna również energii, wiązka lasera. Światło lasera działa dużo delikatniej, aczkolwiek również jest bardzo wysoko energetyczne. I to działanie, dzięki temu, że jest to laser i skupiony jest w głowicy urządzenia, nie rozprasza tej energii tak, jak robi to urządzenie ultradźwiękowe. Czyli jest to generalnie, ja szacuję, 80% bardziej bezpieczna metoda od metod dotychczasowych. Czy w takim razie laser zastępuje to urządzenie, zastępuje wszystkie narzędzia potrzebne do operacji? Wszystkie oczywiście nie, natomiast zastępuje maszynę ultradźwiękową w bardzo wielu przypadkach. Urządzenie ultradźwiękowe nadal musi być stosowane w przypadku bardzo starych, przenoszonych przez pacjentów zaćm, które są bardzo twarde i wymagają innej techniki operacyjnej. Natomiast do urządzenia laserowego oczywiście używamy innych narzędzi drobnych do tego, żeby wejść do gałki ocznej, żeby wszczepić soczewkę do oka. Natomiast absolutnie rewelacyjną zaletą tej maszyny jest to, że także głowica, którą używamy do operacji, jest jednorazowa. Wszyscy pacjenci operowani w naszym szpitalu okulistycznym operowani są wyłącznie narzędziami jednorazowymi, co nie jest w ogóle możliwą praktyką przy używaniu innych urządzeń, ponieważ zawsze głowica ultradźwiękowa i jej końcówki są sterylizowane i są wielorazowego użytku. Zanim pokażemy pozostały sprzęt, przedstawimy państwu film, który zarejestrowaliśmy podczas jednej z operacji. Thank you.
z filmu widzieliśmy właśnie te głowice, o których doktor wspominał. Proszę o nich opowiedzieć. Ta na wierzchu, którą trzymam, jest głowicą wielorazową z urządzenia ultrasonograficznego, ultradźwiękowego, ponieważ ona kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Nie ma takiego ośrodka, który by ją stosował jako głowicę jednorazową, a końcówka tej głowicy jest w oku pacjenta podczas zabiegu, no tak jak każde narzędzie chirurgiczne. W przeciwieństwie do tego, ta głowica składa się ze światłowodu i tylko drenów, które pompują płyny i odsysają zawartość tej rozdrobnionej soczewki. I w całości, całość tego, tej głowicy, tego urządzenia jest wyrzucana każdorazowo po zabiegu, ponieważ jest to tylko kawałek plastiku i przewód światłowodowy. Panie doktorze, jak już mamy rozdrobnioną i odessaną soczewkę, co wtedy? Należy wtedy wszczepić pacjentowi soczewkę sztuczną, która zastępuje ten obiektyw, którym była jego dotychczasowa soczewka. Kiedyś nie stosowano sztucznych soczewek, bo ich po prostu nie było. I wtedy pacjent niestety, ale po zabiegu usunięcia zaćmy musiał nosić okulary rzędu plus 10, plus 12 dioptrii. Bardzo grube, niewygodne, zniekształcające obraz. Jakie są różnice między soczewkami? Różnice są diametralne. To jest tak jak jeżdżenie maluchem czy Rolls-Royce'em, porównując z motoryzacją. Mamy soczewki standardowe, tak zwane sferyczne, które dają w miarę dobrą ostrość wzroku w słoneczny dzień, ale już o zmroku, czy o świcie, o szarówce, przy niedoświetlonym pokoju telewizyjnym, ta ostrość wzroku spada i na przykład pacjenci z taką typową soczewką, która niestety jest najczęściej stosowaną ze względu na swoją niską cenę, mają na przykład problem albo w ogóle nie mogą o zmroku prowadzić samochodu. My praktycznie nie używamy tego typu soczewek w naszym szpitalu. Używamy wyłącznie soczewek co najmniej asferycznych, które mają inną budowę, umożliwiają świetne widzenie z daleka, niektóre są wręcz dedykowane dla kierowców. Jak niektóre badania pokazują, droga hamowania kierowcy z soczewką sferyczną i asferyczną może być nawet dłuższa przy prędkości 50 km na godzinę o 30 metrów. Ze względu na spóźnioną reakcję, późniejsze zauważenie na przykład przechodnia czy przeszkody na drodze. Czyli możemy założyć, że pacjent z soczewką asferyczną nie przejedzie przechodnia, którego prawdopodobnie potręci pacjent z soczewką sferyczną, bo go po prostu nie będzie widział. W takim razie, który z tych soczewek to maluch, a który Mercedes? No, u nas maluchy nie parkują. W ogóle takich soczewek nie używamy. Najprostsze z używanych przez nas soczewek są soczewki, tak jak mówię, asferyczne, podstawowe, na przykład tą, którą mamy w ręku, aczkolwiek kilka innych modeli też stosujemy. Doskonała soczewka do widzenia w dal, ale pacjent używający takiej soczewki musi używać okularów do czytania na dystanse pośrednie. Z tej samej grupy mamy soczewkę z tak zwanym blue blockerem, która jest dedykowana dla pacjentów wszystkich z problemami siatkówkowymi, a więc każdego pacjenta z cukrzycą. Nawet jeżeli nie stwierdzono jeszcze retinopatii cukrzycowej, to ona prędzej czy później będzie. Czyli każdy pacjent chory na cukrzycę powinien mieć wszczepioną soczewkę odpowiednio filtrującą światło naturalne, aby tę siatkówkę w jak najlepszej formie, jak najdłużej zachować. Kolejne soczewki już z takiej grupy premium, na przykład ta soczewka nakrywa Reviol, też stosujemy inne soczewki z tej grupy, to jest soczewka tak zwana dwuogniskowa. Działa podobnie jak okulary dwuogniskowe, czyli pacjent doskonale widzi w dal i bardzo dobrze widzi z bliska, natomiast czasem dystans pośredni, czyli powiedzmy praca przy komputerze czy przy, nie wiem, desce kreślarskiej, granie na instrumencie, gdzie nuty są oddalone powiedzmy o 1,5 metra, może stanowić pewną trudność, aczkolwiek jest to odpowiednia soczewka tak naprawdę dla, myślę, 60-70% pacjentów nie mających problemów z siatkówką. I to był właśnie Mercedes, o którym pani wspominała, natomiast mamy jeszcze Rolls-Royce'a. Soczewki wieloogniskowe, czyli charakteryzujące się zdolnością do tak zwanej pseudoakomodacji, czyli zastępują całkowicie zdrową, młodą soczewkę ludzką, oczywiście w sposób optyczny, mechaniczny, ona się nie rusza. Natomiast dzięki swojej budowie optycznej te soczewki dają pełną, doskonałą ostrość wzroku od odległości 30 cm do nieskończoności. Możemy odmłodzić oko pacjenta do 20 roku życia. Czy każdy pacjent może poprosić o taką soczewkę? Niestety nie każdy. Są tu pewne przeciwwskazania medyczne. Tak jak mówiłem, schorzenia przede wszystkim siatkówki,
nerwu wzrokowego, przewlekła, długotrwająca jaskra, które może być taka sytuacja, że pacjent, oko pacjenta nie będzie w stanie w pełni wykorzystać zdolności tej soczewki, bo ona wymaga zdrowych pozostałych elementów oka. Natomiast, co jest ciekawe, dzięki doskonałości konstrukcyjnej tych soczewek używane są coraz częściej jako alternatywa chirurgii refrakcyjnej, czyli korekcji wady wzroku tylko u pacjentów po 40-45 roku życia. Polega to na tym, że u pacjenta powiedzmy 50-letniego, który wymaga okularów do czytania, zoperowanie czy laserowe, czy przez wszczepienie innego rodzaju soczewki, tylko wady wzroku, prowadzi do tego, że on wprawdzie będzie dobrze widział z daleka, ale dalej będzie miał problem z widzeniem z bliska. Zamieniając mu soczewkę na soczewkę pseudoakomodującą, uwalniamy go od problemu także okularów do czytania. W takim razie, czy pacjent musi mieć już zaćmę, czy może po prostu sobie wymienić soczewkę? Może sobie wymienić soczewkę. Zwłaszcza używając laserowe urządzenie, gdzie ta metoda jest niezwykle bezpieczna i używając doskonałych soczewek. Panie doktorze, blok operacyjny to nie tylko to urządzenie. Do czego służy to? To jest mikroskop operacyjny, absolutnie niezbędny od wielu już lat do operacji mikrochirurgicznych oczu. I nie tylko do operacji zaćmy oczywiście. Mikroskop jest niezbędny praktycznie do każdego zabiegu okulistycznego, do operacji jaskry, do operacji wad wzroku, do operacji siatkówki ciała szklistego, do praktycznie każdej czynności jest konieczny mikroskop. Jest to mikroskop specjalistyczny, okulistyczny, o różnych kątach padania światła, które możemy sobie regulować i do różnych typów zabiegu tego światła używać w takiej formie, jakiej nam jest niezbędna. W swojej pracy wielu pacjentom zaglądam głęboko w oczy. Zapraszam panią redaktor, też zajrzymy. Nie ma problemu, nie boję się. Proszę na pewno. Bać się nie boję, ale nie wiadomo, co doktor może tam zauważyć. I co tam doktor zobaczył w tych moich oczach? No, pani redaktor, ja tu widzę. Może lepiej niech pan nie zdradza tego, co pan tam widzi. Panie doktorze, pożartowaliśmy, ale jak często przeprowadzane są operacje na tej sali? Stosunkowo często, aczkolwiek wolałbym, żeby był jeszcze częściej. Natomiast mamy do czynienia tutaj tylko z pacjentami, którzy płacą za zabieg. Są to pacjenci przede wszystkim świadomi tego, że mogą wybrać najlepszą dla siebie opcję i zabiegu, i soczewki. O czym porozmawiamy za tydzień? Porozmawiamy o jaskrze, także o jej leczeniu operacyjnym. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Gościliśmy w szpitalu okulistycznym doktora Jana Marii Witkiewicza w Przemyślu.